Witam Państwa bardzo serdecznie z targów książki historycznej w Warszawie, z Arkad Kubickiego pod Zamkiem Królewskim. Chciałem opowiedzieć słów kilka o projekcie Szkoła Nawigatorów, który będzie niestety zamknięty z różnych przyczyn, ale być może kiedyś powróci. Ja nie będę się z tego tłumaczył, bo tylko winni się tłumaczą, więc jak ktoś przez 5 lat będzie bez dotacji wydawał kwartalnik, to będzie mógł mi robić uwagi na temat produkcji i opłacalności takiego wydawnictwa. Ktoś nie takiej sztuki nie dokona, to niech lepiej siedzi cicho. Proszę Państwa, wyjdą jeszcze 2 numery, albo 3, już nie pamiętam. Natomiast ja chciałem powiedzieć o tych ostatnich numerach troszeczkę, które powstały wielkim nakładem kosztów. To jest ważne, że to pismo było doinwestowane bardzo przeze mnie. Tak? To nie jest tak, że ja korzystałem z jakichś dotacji i to pisałem na zlecenie. Proszę Państwa, numer 21, który chciałem przypomnieć, z tym napisem Oprycznina, jak pamiętamy, dotyczy relacji rosyjsko-brytyjskich. Składa się z tekstów archiwalnych, z tekstów autorskich, a także z tłumaczeń. Ja chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę na 2 nazwiska. Przede wszystkim Inna Lubimienko, o której w Polsce nikt nie słyszał, która się w stuleciu, na początku XX wieku zajmowała kwestią relacji pomiędzy Moskwą a Londynem. To jest kluczowa sprawa, proszę Państwa, to wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę, że relacje Moskwa-Londyn to jest po prostu jeden z kluczy do zrozumienia wszystkiego. Niestety my tego nie mamy przed oczami, bo mamy za to co innego. Mamy całkowicie nieistotną dla współczesności i wielokrotnie omawianą relację Moskwa, Wielki Kurultaj mongolski gdzieś tam w Azji, tak? Moskwa, Złota Orda. To są, proszę Państwa, sprawy przebrzmiałe i nieistotne. Natomiast kwestia relacji Moskwy z Londynem jest ciągle aktualna. Inna Lubimienko zajmowała się tym od strony no nie gospodarczej, ale na te kwestie gospodarcze zwraca również uwagę. Ta pani zmarła w roku chyba 61, 1900, a cały jej dorobek no to przypadał jeszcze na czasy carskie. Przez długi czas mieszkała w Londynie, korzystała z archiwów londyńskich, z archiwów kompanii moskiewskiej. Dużo ciekawych szczegółów ujawnia. Warto te teksty przeczytać. Natomiast konkluzje są dziwaczne, dlatego że konkluzje są takie, jakie wysnuwają pracownicy naukowi, którzy uważają, że cały świat składa się z aniołów, którzy tylko myślą o tym, jak tu uwznioślić i udoskonalić bliźniego swego. Tak? I konkluzje pism, jakże wartościowych i ważnych, Inny Lubimienko, są następujące. Brytyjczycy, Anglicy przybyli do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego po to, żeby podnieść to księstwo cywilizacyjnie i kulturowo. Wszyscy wiemy, że tak nie było. Przybyli, żeby to księstwo ograbić, zniszczyć, a elity tego księstwa zdegradować. Tak? Tak się ułożyły sprawy, że propaganda, która wokół, no trudno zarzucić coś Anglikom, tak, którzy osiągnęli globalny sukces, więc Rosjanie w życiu się do tego nie przyznają. Natomiast tę czarną legendę wyniszczenia Wielkiego Księstwa, wyniszczenia Moskwy i doprowadzenia do destrukcji, zwalą na Polaków, tak? I powiedzą, a to Polacy, bo przyszli Polacy i była wielka smuta. Przyszli Polacy i ludzie wreszcie mogli odetchnąć i zaczęli żyć normalnie, bo Polacy nie przyszli z zamiarem, żeby ograbić miasta Rusi, tylko żeby zaprowadzić tam porządek wreszcie. A tego porządku nie zaprowadziła kompania, natomiast patrzy się na to przez pryzmat współczesny, przez pryzmat XIX i XX wieku i myślę, że Anglicy w Moskwie przyszli wzbogacić tamtejszą kulturę. Proszę Państwa, jeżeli pojawia się kompania handlowa i najemnicy, to tam nikt niczego nie chce wzbogacać, tylko myśli wyłącznie o rabunku. Drugie nazwisko, Jarmo Kotilainen, o którym już mówiłem, człowiek żyjący współcześnie, autor bardzo grubej księgi o relacjach pomiędzy dworem Stuartów a dworem Romanowych. Tej książki nie możemy przetłumaczyć niestety, no bo nie mamy takiego budżetu, no i to jest niestety praca dla całego zespołu badaczy i jesteśmy za małym wydawnictwem, nie dźwigniemy tego, ale ja zachęcam Państwa do czytania. Jarmo Kotilainen, fiński historyk, ekonomista, doradca króla Bahrajnu,
pisze o tym wszystkim, o czym pisała Inna Lubimienko, ale właśnie z, od strony gospodarczej, co jest, jak wiemy, najważniejsze. Mamy trochę tłumaczeń w tym numerze. No i oprócz tego są generalnie teksty dotyczące kompanii moskiewskiej, opryczniny panowania cara Iwana IV i tego wszystkiego, co z tym panowaniem się wiąże, czyli całego tego okrucieństwa systemowego, które bynajmniej nie było dzikie, tak? Bynajmniej nie było dzikie, tylko bardzo dobrze zaplanowane i przeprowadzone z premedytacją. No i autorzy współcześni, nasi autorzy ze Szkoły Nawigatorów, wyciągają już z tego wszystkie wnioski prawdziwe, takie jak trzeba, właściwe. No to tyle na temat 21 numeru kwartalnika Szkoła Nawigatorów. Proszę Państwa, numer 22 poświęciliśmy Wenecji. To jest temat, który będziemy eksploatować jeszcze, dlatego że... hej, przepraszam, 23, to był 22. Przepraszam bardzo, 22 jest koniec targów, ja jestem trochę już wytrącony z równowagi. To jest 23 numer. Poświęciliśmy to Wenecji. To, co się działo na Morzu Śródziemnym w średniowieczu, w X-XI wieku, w momencie, kiedy Wenecja uwalniała się od wpływu bizantyjskich i zaczynała prowadzić samodzielną politykę, również wobec cesarstwa, no to jest szalenie interesujące. Ja będę to, proszę Państwa, eksploatował w ten sposób, że zacznę współpracować z Uniwersytetem Łódzkim, tak jak już, tą współpracę nawiązaliśmy wcześniej. Tam jest silny bardzo taki ośrodek studiów bizantynologicznych. Oni wydają bardzo dużo książek o historii i polityce Cesarstwa Wschodniego. No, naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. O flocie, no, o Gwardii Wareskiej sprzedawaliśmy książkę. O Gwardii Wareskiej u boku Bazyleusa się nazywała. Ale ta kwestia floty jest ciekawa. Ta kwestia floty jest niezwykle interesująca, proszę Państwa, dlatego że wszyscy wiemy, jak się ocenia te czasy, tak? No bardzo źle i głupio. Nikt nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, ponieważ nie ma autorów, którzy by popularyzowali tę wiedzę. To znaczy, no, popularyzacja to jest propaganda. Nikt tego nie robi sam z siebie dla własnej przyjemności. Nawet wszyscy robią to na polecenie, a potem mają pretensje, że nikt tego nie czyta. No więc mamy książki, które popularyzują historię Wielkiej Brytanii z oczywistych względów, Stanów Zjednoczonych z oczywistych względów. Natomiast inne byty nie istnieją. No ale do czego zmierzam? Proszę Państwa, cesarska flota z Konstantynopola to była poważna siła, która operowała w całym basenie Morza Śródziemnego, a zapewne też poza nim. Natomiast my o tym nic nie wiemy, bo wiemy tylko tyle, że to Wikingowie pływali wszędzie i wszędzie zakładali swoje placówki handlowe. No to ja bardzo przepraszam, jeżeli Wikingowie mogli dopłynąć wszędzie i założyć placówki, to co? Grecy nie mogli? A to czemu? Nikt o tym nie słyszał? Nie ma materiału archeologicznego? Co, Wenecjanie im zabronili? Co, tylko do Adriatyku, a dalej już nie, bo nie wolno? Ja zachęcam, proszę Państwa, do podjęcia studiów nad tym tematem. On jest szalenie ważny. Natomiast Wenecja. Wenecja jako przykład kariery politycznej niezwykłej. Przypomnę, Wenecja wypiętrzyła się w stuleciu X, zakończyła swój żywot morskiej i handlowej potęgi w stuleciu XIX. No to widzimy, ile to lat trwało. Ja tutaj postawiłem taką hipotezę, że Rzeczpospolita była kolonią wenecką. Kwestie, jakby to powiedzieć, regulacji, jakie stosowali Wenecjanie po to, żeby zyskać przewagę nad całym światem, są niezwykle ciekawe. Uniwersytet w Padwie, o którym tutaj Jacek Drobny pisze, został założony przez Wenecjan po to, żeby dać im przewagę legislacyjną na wszystkich możliwych polach z prawem handlowym na czele. Wszyscy najważniejsi luminarze polskiej kultury studiowali na Uniwersytecie Padewskim, proszę Państwa. To nie mogło mieć wpływu na relacje pomiędzy nimi a polityką jawną i tajną Republiki. To jest oczywista sprawa. Natomiast tego się nie podnosi w żadnej formule. Ja rozumiem, że nie robią tego historycy, bo oni muszą mieć dokumenty i tak dalej. Nikt nie popularyzuje tych treści, nikt o tym nie pisze w formie rozrywkowej. To jest moim zdaniem dziwne, zważywszy na ubóstwo tych treści, które tu leżą,
To jest zaskakujące, no ale tak jest. Zachęcam Państwa szczerze, jeszcze tylko powiem, że to co widzimy na okładce, ta postać w weneckiej masce, która trzyma wachlarz i ten wachlarz to jest Róża Tudorów. Ponieważ taka hipoteza, znaczy sam hipoteza, no, na Uniwersytecie w Padwie najwięcej było studentów z Anglii. Bezpośrednim spadkobiercą metod politycznych Wenecjan jest Londyn. Jacek Drobny wręcz twierdzi, że to jest proste dziedziczenie, tak, tych metod. Konstantynopol, Wenecja, Londyn. Nie Konstantynopol, Moskwa, ale Konstantynopol, Wenecja, Londyn. Trzeci i czwarty Rzym. Zachęcam szczerze, proszę Państwa, znakomity numer. I ten numer ostatni, któryśmy wydali dopiero niedawno, poświęcony Austro-Węgrom. Austro-Węgrom, a nie Galicji, dlatego tu jest mnóstwo wątków dotyczących Austro-Węgier, których my nie znamy. Co to znaczy? Znaczy znamy, nie znamy. O strukturze władzy w cesarstwie, o gangach parlamentarnych, które tam rządziły, o przewadze socjalistów, którzy terroryzowali tę monarchię, o tej rzekomej demokracji, tak, która tak naprawdę była destabilizacją, o wywiadzie austriackim, o austriackich okrętach podwodnych operujących na Adriatyku. Mnóstwo ciekawych treści. No, fragmenty pamiętnika Maksymiliana Ronge, twórcy wywiadu, człowieka, który za pośrednictwem generała Zagórskiego i Józefa Rybaka zaangażował Józefa Piłsudskiego. Te wszystkie niesłychanie, i to jest fragment też wspomnień generała Rybaka, napisanych ręką Arnolda Mostowicza, żeby było jasne. Wszystkie te rzeczy znajdują się w tym numerze. Dlaczego tu jest taki napis Lenin na tym portrecie cesarza? No proszę Państwa, dlatego, że większość ziem cesarstwa, z wyjątkiem Austrii, stała się po II wojnie światowej własnością komunistów, no co tu dużo gadać, tak? Znalazła się w strefie okupowanej przez Moskwę, tak, przez komunistów. I dlatego ten żołnierz tutaj radziecki pisze wprost na twarzy cesarza wyraz Lenin cyrylicą. To jest wstrząsające, bo my przywykliśmy myśleć o cesarstwie i pisać o tym poprzez taki, jakby to powiedzieć, małomiasteczkowy pryzmat, tak, że to jest takie ciepełko miłe, jakieś sympatyczne safanduły w urzędach. Proszę Państwa, to był kraj pełen zorganizowanych grup przestępczych. Niektóre z nich okupowały całe piony urzędnicze, całe sektory handlu. To było miejsce niezwykle brutalne. Jak sobie poczytacie Państwo pamiętniki polityczne z Galicji, ludowców czy kogokolwiek, to po prostu porachunki. No, Chicago mogłoby się uczyć od tych ludzi, którzy rezydowali na przeróżnych pięterkach rozmaitych hierarchii w Krakowie, we Lwowie, w Stryju czy innych miastach Galicji, Austro-Węgier. Jeden z lepszych numerów. Bardzo Państwa serdecznie zachęcam. Dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.